Sytuacja covidowa zdaje się stabilizować, co widać choćby po malejącej liczbie nowych zakażeń osób hospitalizowanych i podłączonych do respiratora. Nie ma zatem potrzeby zwiększania liczby łóżek na oddziałach dla pacjentów zakażonych. Czy zatem piąta fala epidemii jest już w odwrocie? Prawdopodobnie tak. Przynajmniej w naszym szpitalu sytuacja się stabilizuje, ponieważ liczba pacjentów jest mniejsza niż była. Są to jednak pacjenci w bardzo ciężkim stanie, dlatego że to są pacjenci, w których tej odporności nie było i w większości są to chorzy również zaszczepieni, ale w związku z różnymi chorobami współistniejącymi oni muszą przebywać w naszym szpitalu. Na dzień dzisiejszy mamy 76 pacjentów. To oznacza, że od jakiegoś czasu sytuacja nam się stabilizuje. W Konińskim Szpitalu nadal wyznaczonych jest 111 łóżek dla pacjentów covidowych i póki co nie ma potrzeby, aby zwiększać tę liczbę. Być może już niedługo będzie można ją nawet zmniejszyć. Mamy 76 pacjentów i ta liczba pacjentów utrzymuje się już od jakiegoś czasu, co oznacza, że albo wirus jest właśnie omikron, ten mniej zjadliwy, albo pacjenci w jakiś sposób mniej znoszą objawy chorobowe i pozostają w domu. Dużo mniej osób także przychodzi na wymazy, które od niedawna są darmowe i powszechnie dostępne bez konieczności skierowania od lekarza. Co to może oznaczać? Prawdopodobnie dostępność tych testów antygenowych pozwala na samodzielne testowanie siebie i w związku z tym ludzie się testując sami się izolują w domu. Izolują bądź nie przestrzegają tej izolacji, ale nie ujawniają się, a więc dostęp do testów antygenowych w pewnym sensie też zagraża, że tak powiem, temu bezpieczeństwu epidemiologicznemu, bo ludzie niestety nie udają się potem jeszcze na kolejny test PCR-owski, nie udają się do lekarza, tylko próbują przechorować. Jeżeli przechorują i jest wszystko dobrze w izolacji, to wszystko fajnie. Natomiast jeżeli się okaże, że będzie za późno, to przykro mi. Tych testów bywało zwykle około 200 do 300 dziennie, dziś notujemy 150. Nie najlepiej również jest w punktach szczepień, bo po tym jak większość tych, którzy mogli, przyjęła dawkę przypominającą szczepionki, można zauważyć gwałtowny spadek zainteresowania szczepionkami. Liczba zainteresowanych osób na szczepienia niestety maleje. Maleje też liczba pacjentów, którzy przychodzą na kolejną dawkę, trzecią i to jest niepokojące. Trochę jest lepiej z dziećmi, bo notujemy wzrost liczby dzieci. Myślę, że ta sytuacja, która ma miejsce w szkołach, dzieci powróciły do szkół, czy tam wracały przez jakiś czas, a więc rodzice bojąc się o te tak zwane kontakty indywidualne, dzieci jednak decydują się na szczepienie i te szczepienia odbywają się na ulicy Wyszyńskiego dla dzieci, wtorki, środy i czwartki. A czy zdarzają się jeszcze takie osoby, które przychodzą zaszczepić się po raz pierwszy? Bardzo mało są to najczęściej dzieci. Większość osób, które przychodzą na szczepienia, to są osoby z trzecią dawką, to są najczęściej medycy, nauczyciele, to są mundurowi, a więc osoby, które muszą się zaszczepić, ponieważ mają taki obowiązek szczepienia, to samo dotyczy szpitala. I powiem tak, jeżeli tak będzie dalej, to te szczepienia po prostu będą wygasały w poszczególnych punktach. A szczepionek jest pod dostatkiem również w Koninie, więc istnieje ryzyko, że się przeterminują. Maria Wróbel ponownie namawia niezdecydowanych, aby jednak przyjęli szczepionkę i w ten sposób zabezpieczyli się przed ciężkim przebiegiem zakażenia koronawirusem lub nawet śmiercią. To są sytuacje, które mogą być tragiczne dla naszego społeczeństwa, bo niestety w ostatni weekend zanotowaliśmy aż 6 zgonów. To oznacza, że mimo wszystko pacjenci ciężko przechorowują, jeżeli byli niezaszczepieni. Taka jest prawda. A nigdy nie wiadomo, kto w jaki sposób przejdzie zakażenie. Pozostaje mieć jedynie nadzieję, że pandemia wkrótce się skończy.